Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy pierogi z młodą kapustą i pierczarkami. Są bardzo smaczne i łatwe w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tych pierogów. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. 1,5 główki młodej kapusty drobno zszatkowałam. Wlewam jedną szklankę wody. Dodaję 2 łyżki suszonych warzyw. To jest taka naturalna jarzynka. Do tego sól do smaku. Tak przygotowaną kapustę dusimy pod przykryciem około 10-15 minut, aż będzie mięciutka. Można nawet do 20 minut ją dusić. Niecałe 20 minut, kapusta jest gotowa. Teraz ją wymieszam i pozostawię, żeby troszkę odparowała. Pieczarki i 2 cebule ścieram na tarce jarzynowej i podsmażę je na odrobinie oleju. Do pieczarek dodaję sól i pieprz. Do podsmażonych pieczarek dodaję wyciśniętą kapustę i wszystko jeszcze chwilę podsmażę. Również doprawię do smaku, dodam trochę oliwy i odparuję woda, która jest w kapuście. Kilo 200 mąki wsypałam do misy robota, dodaję około 6 łyżek oleju, ciepłą wodę i wyrabiam ciasto. Ciasto na pierogi jest gotowe. Tak przygotowane ciasto odkładam na 15 minut, aby odpoczęło. Z ciasta robię wałki, następnie kroję na kawałki i te kawałki rozwałkowuję na placki. I teraz będziemy wałkować, aby były cienkie i lepić pierogi. Bierzemy porcję farszu, nakładamy na placek i zlepiamy pierożki. Pierogi wrzucamy na osolony wrzątek i gotujemy je około 5 minut, licząc czas od wypłynięcia pierogów na wierzch wody. Należy je co jakiś czas mieszać. 30. Kiedy już pierogi wypłyną na wierzch wody, chwilę się pogotują, odsyłamy je durślakiem. Polewamy zimną, bieżącą wodą i wykładamy na talerz. Po wierzchu dekorujemy podpieczoną cebulką. Pierogi podajemy. Jeszcze je spróbujemy. Wspaniały. Bardzo dobrze czuć pieczarki i młodą kapustę. Kapusta jest słodkawa, do tego pieczarki okraszone są cebulką, tak więc wszystko pięknie się uzupełnia. One są takie lekkie, wiosenne. Polecam Państwu przepis na te właśnie pierogi. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.